Siema, siema. Dzisiaj pogadamy sobie troszkę na temat związany z ostatnim filmem, który nagrywałem z Rafałem Tasieńskim po jego zawodach. Byłem u niego w klubie w Sulechowie. Zrobiliśmy fajny trening barków, no i oczywiście zrobiliśmy z tego sprawozdanie, no i posypały się może nie tyle pytania, co różne komentarze, na które chętnie coś odpowiem i skomentuję. Dorzucę do tego dwa słowa. Słuchajcie, niektóre komentarze są w formie takich pytań, więc będzie mi pewnie łatwiej odpowiedzieć. Niektóre są w formie po prostu zwykłych komentarzy, niektórych z takim jadem, bo ktoś chciałby tam pewnie trochę przyhejtować i chciałby pewnie trochę przykozaczyć, a niektóre są sympatyczne, więc te również odczytam. Słuchajcie, no, pierwszy komentarz. Kiedyś mówili tylko wolne ciężary, zero linek, wyciągów, teraz głównie linki. Czasy się zmieniły, HMB i te sprawy. No rzeczywiście HMB, słuchajcie, do tego HMB ciągle wracacie. Powiem szczerze, że nie jest to już nawet śmieszne, bo to już są stare czasy i nie wiem, jeżeli kogoś to cały czas bawi, to naprawdę współczuję mu, bo naprawdę aż nie wiem, co powiedzieć na ten temat, który ciągle odgrzewacie. Moglibyście coś innego wymyślić, więc naprawdę żal mi tych ludzi, którzy cały czas doszukują się tylko, jak powiem, w mojej osobie HMB. Natomiast jeżeli chodzi o wolne ciężary i kiedyś tylko się mówiło o wolne ciężary, teraz natomiast linki, maszyny i tak dalej. Oczywiście, słuchajcie, czasy się zmieniają i oczywiście światopogląd się zmienia i wszystko się zmienia. Jak to się mówi, tylko krowa nie zmienia zdania. Jeżeli interesujecie się sportami siłowymi i tak dalej, to wiecie, że wiele się zmieniło i okazuje się, że nie tylko wolne ciężary są drogą do sukcesu, ale również używanie maszyn i linek wyciągów ma wielkie znaczenie i ma naprawdę mega wpływ na rozwój szczególnie słabszych grup mięśniowych. Również, nie oszukujmy się, w pewnym wieku mądrze jest sięgnąć po maszynę, czy po linki wyciągu, a nie tylko z zapałem maniaka podnosić wielkie ciężary, nie wiem, w martwych ciągach, w przysiadach itd., itd. Dlatego temat wolne ciężary kontra maszyny i linki to jest naprawdę temat rzeka, który chętnie kiedyś poruszę, jeżeli będziecie chcieli. Natomiast dzisiaj tylko w dwóch słowach, słuchajcie, linki i maszyny mogą być świetną alternatywą dla wolnych ciężarów i często w przypadku słabych grup mięśniowych to właśnie maszyny i linki dają lepsze efekty niż wolne ciężary. I takie są fakty. Dalej, jak na 68 lat, to dobrze się pan Radek trzyma. Jestem pełen podziwu. Super, bardzo się cieszę, że ci się podoba, że się tak trzymam w wieku 68 lat. Oczywiście nie mam tylu lat, więc myślę, że też sobie zdajesz sprawę, że nie mam tylu lat i bardzo to było zgryźliwe, więc pozdrawiam bardzo mojego hejtera, zazdrośnika jakiegoś, więc super. Czy znam dobrego trenera okolice Poznania? Słuchajcie, no oczywiście mnóstwo jest trenerów w okolicach Poznania, bardzo dobrych. Zapraszam chociażby na moją siłownię, tam kogoś polecę. A syntol już też bijecie? No i kolejny hejt, tak ja uwielbiam, powiem wam tak, piszcie takie rzeczy, bo ja uwielbiam takie rzeczy czytać, naprawdę uwielbiam. Słuchajcie, nie moja sprawa, czy ktoś bije syntol, czy nie bije, natomiast ja osobiście nigdy bym sobie tego nie zrobił, z różnych powodów. Jeżeli ktoś nawet coś takiego robi, to ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie jego sprawa i tak naprawdę nie jestem nikim takim, kto by miał mu, nie wiem, sprawiać... Musimy to przerwać, co? Jadą akurat i nam czyszczą ulicę i przeszkadzają w nagrywaniu naszego vloga. Słuchajcie, nie jestem taką osobą, która by mówiła, czy ktoś ma robić takie rzeczy, czy nie. Uważam oczywiście, że syndrom jest głupi i nie jest to w żaden sposób metoda na fajnie wyglądającą sylwetkę. Mi się takie mięśnie nie podobają, ale jeżeli ktoś chce wyglądać tak albo inaczej, jego sprawa, nie moja. Więc niech sobie każdy robi, co sobie chce. To tak samo jak ktoś, nie wiem,
Są osoby, które robią głupsze rzeczy niż syntol. I nie moja sprawa, do tego też nie będę się odnosił, tak samo do syntolu się nie odnoszę. Natomiast jeżeli chodzi o mnie i z tego co wiem, również o taśmę, na pewno my jesteśmy od tego dalecy i absolutnie nie polecamy i, że tak powiem, nie kibicujemy takim osobom. Co ten radzie taki mały? Skończyła się kasa na sterydy czy na HMB? O, i znowu. Słuchajcie, jakbym chciał być duży, to bym był duży, wiadomo. Natomiast z racji tego, że nie startuję teraz, to nadmiar masy mięśniowej nawet nie jest mi potrzebny. Nie widzę po prostu celu w tym, żeby chodzić teraz, nie wiem, z wagą powyżej 120 kg, bo nie jest mi to w życiu do niczego potrzebne, a wręcz mi nawet to przeszkadza. Trenuję teraz różne inne sporty, cieszę się tymi innymi wszystkimi rzeczami, którymi wcześniej nie mogłem się cieszyć z racji większych rozmiarów i nawet powiem szczerze, że nie chciałbym, żeby te mięśnie były większe, bo przeszkadzają mi w normalnym funkcjonowaniu. Dlatego na razie nie spodziewajcie się, że do tych rozmiarów jakichś większych wrócę. Oczywiście, jeżeli zaświeci mi się światełko, jak ostatnim razem i postanowię wrócić, gdzieś tam sobie wystartować jeszcze w kulturystyce, to na pewno tą masę mięśniową zwiększę, bo nie jest to takie trudne, bo gdzieś tam ta pamięć mięśniowa istnieje i do tych rozmiarów łatwiej jest wrócić. Natomiast na tą chwilę taki mniejszy rozmiar bardziej mi odpowiada, czuję się przede wszystkim sprawniejszy, zdrowszy. I na tą chwilę to jest to, czego oczekuję od treningu siłowego. Oczywiście cały czas trenuję siłowo, bo to kocham, bo uwielbiam sam trening siłowy, ale mniejsza masa mięśniowa bardziej mi odpowiada. Poza tym jestem też za tym, że wolę być szczuplejszy z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej niż po prostu większy i bardziej otłuszczony, więc dlatego na pewno nie będę dążył do tego, żeby ta masa mięśniowa i ogólnie waga była przynajmniej na tą chwilę większa. Pan taśma wygląda fenomenalnie i oczywiście przyznaję rację, taśma jest rewelacyjnym zawodnikiem, to jest naprawdę super mega gość, super kulturysta z rewelacyjną sylwetką, z najlepszymi, myślę, z jednymi z najlepszych na pewno mięśniami pleców, grzbietu w Polsce. No nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto ma takie plece w Polsce. Myślę, że Robert Piotrkowicz jest jeszcze jedna osoba w Polsce, która ma w latach swoich oczywiście świetności, miała podobne plecy, również jedne z najlepszych w Polsce, ale poza tym to myślę, że chyba nie ma nikogo w Polsce, kto by miał takie plecy jak właśnie taśma. To jest naprawdę fenomen, podziwiam go, cieszę się też oczywiście, że jest to mój podopieczny, jestem z niego, że tak powiem, dumny, tym bardziej, że razem zdobyliśmy naprawdę sporo medali, no ale niewątpliwie takie plecy to jest zasługa genów i rodziców taśmy. Panie Rafale, wspomniał Pan, że znaczenie znacznie obciął objętość treningową. Ile zatem trenując na masie wczuł Pan serii na duże grupy mięśniowe, ile na małe? Słuchajcie, to jest oczywiście niby pytanie do Rafała, no ale z racji tego, że trenujemy razem, jestem jego trenerem, to wiem, jak to wyglądało. Oczywiście w tych wcześniejszych troszeczkę przygotowaniach taśma trenował bardziej objętościowo, ale faktycznie od jakiegoś czasu zauważył, że duża objętość go troszeczkę męczy. Co to znaczy duża objętość? Znaczy, że więcej ćwiczeń, 4-5 ćwiczeń na grupę mięśniową w czterech, czasami tam pięciu seriach jest dla niego za dużo. Czuł, że po prostu nie daje rady, takie treningi są dla niego przemęczające, wyczerpujące i przede wszystkim nie może podnosić takich ciężarów. W tym sezonie poszedł na troszeczkę mniejszą objętość, czyli robi trochę mniej serii roboczych, ale większymi obciążeniami. Ten trening jest krótszy, jest mniej objętościowy, ale dzięki temu nie zaburza jego zdolności regeneracyjnych, a to jest tak naprawdę podstawą do treningu. Więc co to znaczy mała objętość versus duża objętość? Każdy z nas jest inny i oczywiście objętość powinna dopasować się do każdej osoby indywidualnie, ale na pewno jeżeli ktoś czuje się przemęczony dużą objętością treningową, warto
obciąć bardzo mocno objętość treningową, zacząć z mniejszą i ewentualnie po czasie sobie delikatnie zwiększać, patrzeć co się dzieje, jak reaguje nasze ciało. Często jest tak, że osoby, które są przyzwyczajone do dużych objętości treningowych, nagle odnajdują nową drogę i nowe przyrosty, kiedy tą objętość znacznie zmniejszą. Słuchajcie, każda metoda działa bardzo dobrze, natomiast nie działa zawsze. Dlatego ja często polecam zmiany w objętości. Mniejsze objętości, znacznie większe obciążenia, większa intensywność treningowa. Większe objętości, nieco luzujemy z obciążeniami, zmniejszamy te obciążenia, ale za to oczywiście robimy więcej serii, większą objętość treningową. Kolonia Uroda dokładnie spaliła się. Fajnie, że pamiętacie takie siłki. Pozdro z Gdańska. Tu jest oczywiście nawiązanie do siłowni o nazwie Uroda w Gdańsku. Kiedyś w 2006 roku nagrywałem tam kilka filmików, między innymi z Arkiem Szyderskim, z Agnieszką Ryk, z takimi, można powiedzieć, sławami tamtego okresu, jeżeli chodzi o kulturystykę. Była to niesamowita siłownia właśnie w Gdańsku, taka prawdziwa kuźnia, z której wychodziły same potwory, naprawdę niesamowici zawodnicy, nie tylko kulturystyki. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to gdzieś tam zdarzył się jakiś wypadek, ta siłownia spłonęła, już tej siłowni nie ma. Ale jakby ktoś chciał zobaczyć, jak ona wyglądała, to możecie gdzieś tam poszukać w necie treningi siłowe na Urodzie. Są na filmiku na przykład Shut up and train ze mną, więc poszukajcie. Fajny odcinek. Napiszcie, jakie sterydy były brane. Słuchajcie, jeżeli chodzi ogólnie o tematykę sterydów, wspomagania i tak dalej, to oczywiście wiem, że wiele osób to interesuje i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jeżeli będziecie zainteresowani, to mamy taki pomysł, żeby z Minikoksem poruszyć ten temat i poopowiadać więcej w tym temacie. Oczywiście pamiętajcie, że sterydy to nie jest jakiś święty graal kulturystyki i że każdy, kto weźmie to czy tamto, będzie od razu mistrzem świata. Tak naprawdę ciężka praca, dyscyplina to jest podstawa, ale niewątpliwie nie można powiedzieć, że te środki nie pomagają. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, to tak jak już powiedziałem wcześniej, z Minikoksem planujemy zrobić kilka odcinków, więc napiszcie w komentarzach, czy chcecie o tym posłuchać, czy nie, jakie macie pytania na ten temat. Radziu, gdzie ręcznik? Ręcznika nie ma, bo byłem u taśm na siłce, nikt mnie nie opieprzył, więc chodziłem bez ręcznika. Słuchajcie, myślę, że powoli kończymy. Myślę, że jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś konkretnymi tematami, to najlepiej jakbyście do nas pisali. Nawet piszcie w pytaniach pod filmikiem, o czym byście chcieli posłuchać. My jesteśmy bardzo otwarci, czy ja z taśmą, czy z Minikoksem. Mamy naprawdę dużo pomysłów i byśmy chętnie je zrealizowali, gdybyśmy mieli jakieś wskazówki od Was. O czym byście chcieli posłuchać, o czym byście chcieli się dowiedzieć, albo co byście chcieli zobaczyć. Więc piszcie do nas, a my postaramy się realizować te założenia i te Wasze pomysły. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście do lajkowania, do wciskania dzwoneczków, lajków i tak dalej. Do zobaczenia.